Maciuś ma dreptania w domu, skrzat, borówka, piecuch miły. Rzuca fotel i bambosze, cztery kąty go znudziły. Choć wychował się za piecem, to poznawać chce przyrodę. Dziarskim krokiem skrzat, borówka rusza dzisiaj po przygodę. Zajmę ścieżką lisim szlakiem, gdzie my krasna iść zamierza. Poprzez łąki całe w kwiatach i przez lasy pełne zwierza. Zapraszamy na spotkanie ze skrzatem Borówką. Pamiętacie go? Mieszka w tym domu. Borówka jest skrzatem domowym i bardzo lubi siedzieć przy kominku, bawić się ze swoją ulubioną kotką albo wyjadać ze spiżarni pyszne konfitury borówkowe. Cześć! To ja, Borówka! Dzieci! Tak się cieszę, że was widzę, bo chciałbym razem z wami wybrać się dzisiaj na wycieczkę. Gdzie? Zaraz się przekonamy! Pędzę do skrzynki! Raz i dwa, raz i dwa, skrzat pocztową skrzynkę ma. Nie za duża, nie za mała, jest dla skrzata doskonała. Biegnę rano po śniadanku, kluczek już przekręcam w zamku i po chwili mam karteczkę z zaproszeniem na wycieczkę. Kuzynie, przybywaj szybko, bo już doczekać się nie mogę, żeby zaprosić cię na żabi koncert w moim stawie. Aby szybciej było do balonu wsiąść i przylatuj. Z żabim pozdrowieniem, Bajorek. Trzeba lecieć, ale skąd mam wziąć balon? Już wiem, od czego nasze skrzacie czarodziejskie wyliczanki? Raz i dwa, dwa i trzy, balon jest potrzebny mi! Skrzacie podróże, małe i duże, szybko i pewnie lecieć ku chmurze. Na ptasich skrzydłach siedzieć wygodnie, zamiast wciąż dreptać całe tygodnie. Doleciałem, jestem. A gdzie jest kuzyn Bajorek? Bajorku! Bajorku, gdzie jesteś? Ho, ho! Borówka! Witam, kuzynku! Szybkoś się uwinął. To i dobrze, bo już niedługo żabi koncert się zacznie. Ale najpierw pokażę ci moje stawy i opowiem o nich. A byłeś to kiedy nad stawem? Nigdy, Bajorku, nad stawem nie byłem. Widziałem tylko oczko wodne w ogrodzie. O, moje stawy są dużo większe. Ale nie za duże, takie w sam raz. A wiesz, że podobnie jak oczko wodne w ogrodzie zrobili je kiedyś ludzie? Wykopali doły, wpuścili tu wodę z rzeczki i zagrodzili, żeby woda nie wyciekła, a potem stawy zarybili. Co zrobili? Zarybili. To znaczy wpuścili ryby. Po wielu, wielu latach zrobiło się tu pięknie. Dużo roślin tu wyrosło, zamieszkały nad nimi ptaki, przywędrowały żaby, jaszczurki, a i zwierzęta z pobliskich lasów chętnie tu przychodzą napić się i wykąpać. Woda w stawach jest cieplejsza niż w rzeczkach, bo to woda stojąca. Nie płynie tak jak woda w rzece. Bajorku, a głęboko tutaj, bo trochę się boję. Nie bój się, stawy głębokie nie są. Słońce dociera w nich do samego dna. Dlatego roślin tu dużo rośnie. I na dnie, i na powierzchni. Widzisz? To rzęsa wodna. A zwierzęta jakie tu żyją? O, wiele ich tutaj spotkać można, bo dobrze im się tu żyje. Żaby i ropuchy, a w szuwarach kaczki, łyski, kurki wodne. A tam popatrz, mój dobry znajomy ślepowron. I lubi polować na rybki, i lubi. O, mama perkoskowa płynie do małego perkoska z rybą w dziobie. A na brzegu wśród liści pająk ma swoje mieszkanie. Pająki mają 8 nóg, wiesz? Nie wiedziałem. Pajorku, a co to za brzydal siedzi tam w trzcinie? Brzydal mówisz? A biedronkę kiedyś widziałaś? No pewnie, bardzo lubię śliczne biedroneczki. A to jest właśnie larwa biedronki. Z niej wylęgnie się niedługo twoja śliczna biedronka. To nie do wiary! Nigdy bym nie odgadł. Ale ciekawie jest tu nad tym stawem. Oj tak, pełno tu życia i na brzegu, i w wodzie. A wiesz, Bajorku, chciałbym kiedyś zobaczyć, jak to życie tam w wodzie wygląda. A to nic łatwiejszego. Czary mary, kalosz stary, to co było nie do wiary, zaraz prawdą stanie się i pod wodą znajdziesz się. Ojej, jestem pod wodą! Ile tu żyjątek pływa? O, te tutaj z łapkami jak wiosła, to pluskolce. Umieją pływać do góry nogami.
a tam rybie maluchy. Ale już niedługo urosną i będą dużymi rybami. Na razie są mniejsze od nas. O matko skrzatko, żaba! I pływa żabką. Widzicie, dzieci? A jakże? Żabka to i żabką pływa. Pora wracać na brzeg. Super było, Bajorku. A to co takiego? Pajączki jakieś na wodzie. Jakoś tak się ślizgają, zaraz się potopią. Ratunku, musisz je ratować. Borywko, spokojnie. To nie żadne pajączki, ale nartniki. One umieją chodzić po wodzie dzięki swoim nóżkom. Zobacz, mają 6 nóg, tak jak to owady. Pająki mają ich 8, pamiętasz? Pamiętam, ale u nartnika widzę tylko 4 nogi. Przyjrzyj się uważnie. 4 długie nóżki są pokryte włoskami, które się nie moczą i dzięki temu nartniki ślizgają się po błonce powierzchniowej wody, tak jak na nartach, a z przodu... Dzieci, patrzcie uważnie, rzeczywiście, mają jeszcze 2 małe łapki. Właśnie nimi chwytają zdobycz. Ale spryciule, a co one jedzą? Larwy komarów, malutkie owady, jedzenia tu mają dużo, bo w wodzie dużo komarów się lęgnie. Nie lubię komarów, bo gryzą. Ale one też są potrzebne, jakby ich nie było, to ptaki nie miałyby co jeść. Wiesz, w przyrodzie jest tak, jak w wielkiej układance z klocków. Każdy, nawet najmniejszy klocek jest potrzebny. O, tam na pomoście siedzi mój dobry znajomy. Opowie ci wiele ciekawych rzeczy o stawach. Dzień dobry, dzień dobry. O, jesteś już, Bajorku. A to pewnie jest Borówka, który przyleciał do nas, żeby poznać te stawy. Tak, to ja, Borówka. I chcę wiedzieć o stawach wszystko. A wiesz, Borówko, co to jest staw? Staw to jest takie małe, płytkie jezioro stworzone przez ludzi. Żeby powstał staw, no musi być woda. I zwykle stawy tworzy się w dolinach rzecznych. Czasami, jeżeli teren jest odpowiednio ukształtowany, wystarczy przegrodzić rzekę i spiętrzona woda rozlewa się szeroko, powstaje staw. W takich stawach hoduje się ryby. I można tu spotkać rośliny takie same, jak nad rzekami. Rosną tu trzciny, pałki, ale spotkamy tu również rośliny, które unoszą się na wodzie. Grążele o żółtych kwiatach i takich dużych liściach, które pływają na wodzie zupełnie jak materace albo zabawki przy plaży. Oprócz grążeli można znaleźć przepięknie wyglądające, ogromne kwiaty grzybieni. Mówi się na nie czasami lilie wodne, chociaż z liliami nie mają nic wspólnego. W stawach żyje bardzo dużo różnych zwierząt. No oczywiście ryby. Oprócz ryb żyje wiele owadów. Są takie owady, które przystosowały się do życia w wodzie. Na przykład różne chrząszcze wodne. U tych owadów tylne nogi przekształciły się w wiosła. I świetnie tymi nogami wiosłują. Są owady, które unoszą się nad wodą. Zobaczcie, tutaj przelatują w tej chwili przepiękne, duże ważki. Możemy tu spotkać rozmaite ślimaki. Żyje tutaj bardzo dużo ptaków. W trzcinach żyją trzciniaki. Przy brzegu można zaobserwować czaple, które polują na ryby. Żyje tu wiele rozmaitych kaczek, krzyżówki, głowienki, czernice. Oprócz nich gęsi. Niektóre z nich wyprowadzają tutaj lęgi. Możemy spotkać gęgawy, które pasą się na łąkach ze swoimi pisklętami. Oprócz kaczek i gęsi na wodzie możemy zaobserwować świetnie nurkujące perkozy. Polują one na ryby i owady. Stawy to jest bardzo bogaty świat, w którym żyje wiele zwierząt i rośnie dużo roślin. Wszystkie one są sobie nawzajem potrzebne. Tworzą ekosystem. Znacie już doskonale to słowo. Gdyby zabrakło w nim któregoś z elementów, no wtedy to wszystko przestałoby dobrze funkcjonować, dobrze działać. Dlatego warto dbać o przyrodę nad stawami. Ojajajajaj, byłbym zapomniał. Spóźnimy się na koncert. Biegiem nad brzeg stawiku, bo żaby zaczną bez nas. Thank you.
Jak ci się podobał ten żabi koncert? Bardzo, bardzo mi się podobał. I teraz już wiem, że w przyrodzie wszyscy są sobie potrzebni, jednakowo ważni. I ci mali, i ci duzi, i rośliny, i zwierzęta. Nawet komary, co gryzą. Bajorku, a masz dla mnie stawową układankę? Mam, pewnie, że mam. Przyjrzyj się jej uważnie, zapamiętaj i ułóż na nowo. Uwaga, zaczynam. Kaczki pływają po stawie. Na brzegu stawu rosną trzciny, a tu na dole też są zarośla. Ważki latają blisko brzegu. Czapla łowi ryby, a to jest jeszcze brzeg stawu, a to trzciniak. Tylko gdzie mieszka trzciniak, ale ze mnie gapa. W trzcinach oczywiście! Jeszcze żółte grążele i lilie wodne. Żabki siedzą na kamieniach, a tu traszka. I gotowe. Brawo, Borówko! Pięknie wyszła ci układanka. Bo zapamiętałem wszystko, co mi powiedziałeś o stawach. Dzięki, Bajorku, za wspaniałą wycieczkę. Wracać już muszę, ale będę pamiętać o tobie i twoich stawach. A wracaj tu szybko do nas, na żabie koncerty. W naszym stawie jest ciekawie, nikt się w nim nie nudzi prawie. Tylko ślimak jest znudzony, bo wciąż musi zjadać glony. Tu wieczorem i o świcie kulturalnie kwitnie życie. Wczesnym rankiem już łozówka wykrzykuje obce słówka. Przez dzień cały tną komary, brzęczą wciąż ich wielkie chmary. Każdy, kto jest na golasa, tańczy z nimi obertasa. Artystycznych mnóstwo zalet, menarcików wodny balet. A gdy zwierz zapada bury, słychać w błotku żabie chóry. W naszym stawie jest ciekawie, nikt się w nim nie nudzi prawie. Tylko ślimak jest znudzony, bo wciąż musi zjadać glony. Widzicie, jakie piękne stawy zrobili Amelka i Marcin? Zróbcie sobie takie same. To wcale nie jest trudne. A potrzebne są do tego nożyczki, zielony karton, trochę włóczki, kolorowa plastelina, folia, wykałaczki, paski bibułki i styropianowa tacka. Najpierw wytniemy z folii wodę. Jak ktoś nie ma takiej folii jak my, to może zrobić wodę z torebki foliowej. I nawet wtedy może ją pomarszyć i będą fale. Położymy ją na dno tacki i przymocujemy plasteliną. Tam, gdzie będzie zielona plastelina, będą zarośla. A tu, gdzie żółta, będzie plaża i piach. Plasteliny trzeba dużo przylepić dookoła, bo będziemy w nią różne wkładać trzciny i zarośla. Trzciny wycinamy z zielonego papieru. Wycinamy takie zęby, a teraz te zarośla będziemy wciskać w tą plastelinę. Zarośla wciskamy tuż przy brzegu. A z bibułki możemy zrobić niższe roślinki i też je wciskamy w plastelinę. Amelka, wiesz, co jeszcze zrobimy? Pałki. Trzeba krepinę posmarować klejem, obwinąć wokół wykałaczki. O, a ja zrobiłam taki brązowy wałeczek. I w ten wałeczek wsadzę wykałaczkę. I pałka już gotowa. Teraz możemy posadzić pałki nad stawem. I jeszcze muszę przykleić liście lilii wodnej. Borówko, podoba ci się nasz stawik? Bardzo mi się podobają te rośliny. A ptaki jakie zrobicie? Nad naszym stawem zamieszkają łabędzie. Łabędzia zrobię z białej plasteliny. A mój będzie zrywał się do lotu. Tak będzie startował. Nad stawem będzie rosła też trawka. Włóczkę trzeba pociąć na małe kawałki nożyczkami. To ja teraz wezmę trawkę i będę ją przyklejał do plasteliny. Ja też chcę przyklejać. No to będziemy robić to razem. No i nasz stawik już gotowy. Nad naszym stawem rosną trzciny, pałki i trawa. Wy też możecie sobie zrobić własny staw. I w tych stawach mogą mieszkać różne zwierzęta.
bo u nas na przykład nie ma żab, a u was mogą być. Ale ładne stawy zrobiły dzieci. Zróbcie sobie takie same. Będą wam przypominać o naszej dzisiejszej wycieczce. Ale pora się już pożegnać, moi mili. Do następnego spotkania i wspólnego wędrowania. Pa, pa! Cześć, dzieciaki! Dość już ma dreptania w domu, skrzat, borówka, piecuch miły. Rzuca fotel i bambosze, cztery kąty go znudziły. Choć wychował się za piecem, to poznawać chce przyrodę. Dziarskim krokiem skrzat, borówka rusza dzisiaj po przygodę. Skrzacie podróże, małe i duże, szybko na sójce polecieć w górze. Na ptasich skrzydłach frunąć wygodnie, zamiast wciąż dreptać całe tygodnie.